No właśnie, was dalej bliżej. Tam teraz ciekawe, bo będą ustawiali zawodników. Tak jest. Jacek Kabala. Ryszard Kowalczyk. Proszę bardzo, Dubasz. Dubasz tu. Zapraszamy. Zaznaczyłeś, dobrze. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam. Krzysztof Kryczka. Panowie, odzywać się. Nie, nie mogę Robert Kubiak. Zapraszam. Andrzej Kuczkowski. Zapraszam. Adam Jakowski. Bartłomiej Mucha. Jacek Oszkulski. Oszkulski, Piotrek i Jacek. Umowski, drugi Rafał. Robert Wiktorowicz. Wojciech Karolik. Lona! Nie ma ci nic przeciwko, prawda? Z strony będzie fajna. www. Tak, żona startuje, a ty też nie było. Pomagają. Mają rekreacyjnie, to zawodowo przyjechał. Jakiś aparat, kamera, coś. O, tam stoi. Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Pawelec i reprezentuję organizatora dzisiejszych zawodów, Żelardowskie Towarzystwo Cyklistów. Zaprosiliśmy dzisiaj do Góry Kalwarii wszystkich miłośników dwóch kółek, a szczególnie tych, którzy lubią ścigać się na szosie. Będziemy mieli do czynienia dzisiaj i będziemy mogli oglądać w akcji tzw. mastersów na dystansach od 39 km do 97 km. Tu będą jechali najmłodsi. Ale także zaprosiliśmy dzisiaj, i oni już w tej chwili jadą na trasie, osoby, które nigdy nie startowały na szosie i nie dysponują rowerem szosowym. Specjalnie dla nich zorganizowaliśmy coś, co nazwaliśmy maratony rowerowe. Jest to specjalnie przygotowane dla osób nieposiadających wyścigowych rowerów szosowych. Wręcz przyjęliśmy taką zasadę, że w maratonach rowerowych nie mogą wziąć udziału osoby na rowerach szosowych, takich typowo wyścigowych z baranem. Dzisiejsza trasa to 13-kilometrowa pętla z bardzo mocnym podjazdem tuż przed finiszem. Mam nadzieję, że ten podjazd rozerwie troszkę grupy, tym bardziej, że ten najdłuższy dystans to będzie pokonanie 7-krotne tej rundy. Na koniec wszystkich gorąco zapraszamy do naszej bazy, którą zorganizowaliśmy przy miejscowym Domu Kultury, gdzie odbędzie się uroczysta dekoracja zwycięzców z nagrodami, z oczywiście odczytaniem wszystkich wyników oraz zaproszeniem na kolejne nasze edycje, szczególnie na nasz wielki finał, który będzie w tym miesiącu 19 sierpnia w Żelardowie. A jak trasa? Prosta.
płatka. Taki relaksik. Ta góra to jest żadna góra, tylko jak się jedzie samemu, a jak się już jedzie... To... Jedzie w grupie, to już jest rzeczywiście, to już jest ciężko. Tadek poszedł. No idzie Tadek. Tadek idzie? To on tutaj idzie. O, łosza już urwał. No to tutaj już jest... Nie zejdziesz. Woda jest... Trasa bardzo ładna, selektywna, zwłaszcza dla tych, którzy już się podjadą po dystansie, no to wtedy już ratuj się kto może. Ale jak się jedzie tak samemu bez wysiłku, jakby to można powiedzieć, bez wyścigu, no to się wjeżdża spokojnie na górę i nie wygląda to tak źle, ale w wyścigu wygląda dużo gorzej. Kolarze jadą pod górę, ścigają się, każdy jedzie z taką prędkością, na ile może, no i to w zasadzie wszystko, no. Tu zobaczy pan, będzie koleś jechał, co w wyścigu pokoju jechał, zobaczy pan, jak on będzie wyglądał teraz. Cześć, Roman. Cześć, Andrzej. Cześć, witam. Dzień dobry, panu. Cześć, witam. Kopelat, witam cię. Już po czy? Nie, dopiero jedziemy. A masz numer? Nie, wiesz co, ja z czasu wróciłem niedawno i nie czuję się na siłach, żeby się z wami tutaj dobra łapać. Górka? No taka wiesz. Jak się jedzie samemu, to jest można wjeżdżać, ale jak się jedzie już podjechanym... To już może nie. Można już nie wjeżdżać. Relatywnie łatwa runda, tylko że ten kawałek tutaj szybko będzie. Tak. Jak Romciu forma, powiedz, słyszałem, tam czytam, prawda, obserwuję? Nie, ja się nie ścigam. To znaczy się ścigam sporadycznie. Sporadycznie. Tak, blisko już. Masz Warszawy, to jedziesz. Tak, jak mam blisko Warszawy, to jadę. Już nie, to zdrowie. Zdrowie uciekło z latami. Niestety, taka jest kolej rzeczy, trzeba się z tym pogodzić. Właśnie było mocne, tylko będą problemy. Nie jesteś tam, Thank you.
udane, bo razem z Krzyśkiem, tak? Także tak wiesz, ale ciężko było. Wydało się, było na wszystko. Przyroda, tak. Półtora tygodnia. Matusiak Sylwester, Andrzej Michniak, jest. Matusia. Jarosław Polkowski, Rafał Sabak, Kuber Sempoch, Paweł Sypka, Paweł Sypka, jestem. Wołać i odpowiadać głośno. Mariusz Wieteska, Wieteska nie ma. Adam. Adamski Artur. To już, już jecie? Już jedzą. Podziel się posiłkiem. Podziel się posiłkiem. Pajacyku. Co to? Kurwa! Ja! Po prawej stronie się przymurze, bo tu jest ten mur, nie? To przymurze, no to sobie nie wiem, 500 metrów. Jesteś drugi? Nie mam pojęcia. Trzeba stać. Ej, Tam się. A później bym jeszcze wrócił. I byś wygrał w międzyczasie. Przy okazji. Bym regeneracyjnie pojechał. Tak, pójdziesz Пойдем, нет? Да.
Dlaczego pani nie startuje? W przyszłym roku, proszę pana. No, ma będę pani trenowa... rower? O tu. Wyżej, będę trenowa... wyżej go proszę podnieść. O, dziękuję. Dobrze. Nie hamuj to! Wyszedł, dawaj! Pojedź mi halać. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Znaczy mąż, tak? Tak. W grupie, najważniejsze, że w grupie jest. Proszę państwa, zaczynamy od maratonu. To jest ten krótszy dystans, short. I tutaj rozpoczynamy. Może zaczniemy od pań, zgodnie z pewnymi zwyczajami. Trzecie miejsce, brązowy medal, pani Wioletta Gałązka. Zapraszamy na podium. Brawa, oczywiście brawa. Na drugim miejscu, srebrny medal, Ewa Fijarczyk. Mazowiecka Spółka Gazownicza. A pani Wioletta, Polski Klub MTP. Ja celowo o tym mówię, żebyście państwo wiedzieli, jakie reprezentują kluby. Pierwsze miejsce, złoty medal, najlepszą zawodniczką w tej dyscyplinie konkurencji short była Katarzyna Derengowska. Luka te Warszawa. Prosimy bardzo, pani Kasiu. Biegnie. Biegnie pani Katarzyna i będziemy prosili pana burmistrza. Gratulacje, żeby wręczył. Od trzeciego zaczynamy, wręczył te puchary. I fanfary zwycięzców. Panie burmistrzu, tak, i jeszcze wspólne zdjęcie. Ja proponuję tam stanąć, tak, bo to tradycją naszego wyścigu. Wspólne zdjęcie pana burmistrza, w środek dziewczyny. Gratulacje, brawa od państwa, dziękujemy serdecznie. Short, maraton. I tutaj trzecie miejsce. Mikołaj Mucha, niezrzeszony. Prosimy, panie Mikołaju. Drugie miejsce, Tomasz Oskroba, również niezrzeszony. Pan Tomasz Oskroba. I miejsce, mamy pana Tomka? I miejsce pierwsze, Damian Jankowski. Najlepszy Damian Jankowski. A nie mamy pana Tomasza? Jest, tak. Bardzo prosimy. Prosimy bardzo. Panie Tomku, ale pan miał pomocnika. Gdzie ten pomocnik? No i nie wiem. Gdzie ten mały pomocnik, który miał osobiście pomagać w odbiorze? Maraton rowerowy. Tak, long, ale to są kobiety, czyli ten dłuższy dystans. I tutaj trzecie miejsce, brązowy medal, przedstawicielka Józefowa, niedaleko od Warszawy, niedaleko również od góry, Olga Marczuk. Na miejscu drugim, srebrny medal, Ewa Bartkiewicz, Warszawa.
Paniero, prosimy. Ewa Bartkiewicz. I na miejscu pierwszym złoty medal. Również przedstawicielka Warszawy, Bogumiła Brzęczek. I prosimy znów pana burmistrza. No i panie burmistrzu, do zdjęcia. Dziewczyny, prosimy tam do środka, tak żeby ładnie, ładne zdjęcia były. Prosimy, Stanisław Suwara Łódź, miejsce trzecie. Drugie miejsce, Jerzy Ceranka, Warszawa. I miejsce pierwsze, Zbigniew Szałapski, Łódź. Tutaj Zbyszka, jego kolega, bo Zbyszek musiał wcześniej odjechać. Mamy wszystkich. No i specjalna koszulka naszego sponsora, Bank BGŻ. Pani dyrektor oddziału Zbyszek Alwarii, wspólne zdjęcie, tak jest. Pani Iwona Mogielska, pan burmistrz. I dziękujemy jeszcze raz gorące brawo. I drodzy państwo, M5, maraton M5. Jacek Oskulski, Łódź, prosimy. Panie Jacku. Drugie miejsce, Andrzej Stebliński, Nowy Dwór Mazowiecki. No i Andrzej, jesteś blisko, poprzednio również byłeś blisko. Tak, to jest pan Andrzej, to ma korzenie francuskie, jest Stebliński, jeździł kiedyś po wojnie, wyścigu pokoju. Żartujemy sobie, ale rzeczywiście. I proszę państwa, na najwyższym podium, złoty medal dzisiejszej imprezy, Andrzej Gąsiorowski, Łódź. I znów prosimy pana burmistrza. Proszę państwa, tak jak patrzę na przestrzeni tych czterech serii, na ogół te nazwiska na podium się powtarzają. Ja mam wszystkie dane, zresztą tutaj przedstawiałem. A więc będzie bardzo wyrównana szansa na ten finał. Zobaczymy. Za dwa tygodnie mamy finał. No i zobaczymy. Kocham rower. Proszę, proszę pani Bonko, tak, wspólne zdjęcie. No i 5 minut dla fotoreporterów. To będzie pamiątka również do kronik Urzędu Miasta, panie burmistrzu. Dziękujemy gorącymi brawami. I drodzy państwo, maratonem 4. Trzecie miejsce, brązowy medal, przedstawiciel Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów, a z organizatora tej serii, Zbigniew Kondera. Panie Zbyszku, prosimy bardzo. Zbyszek Kondera. Na drugim miejscu, srebrny medal, niezrzeszony Artur Bior. No, Artur Wiotas właściwie staje na każdym, z każdej serii na podium, tylko zmienia miejsca. Także ma duże szanse na ogólny wynik w całym sejmie. I proszę państwa, złoty medal. Najlepszym zawodnikiem dzisiaj był Paweł Drab. Farmaceutyczna, widzę, tu mam tak napisane. Od państwa oczywiście należą się. Panie burmistrzu, znów do środka, bo to będą różne zdjęcia. To pamiątkowe zdjęcia będą również na stronie internetowej
Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów. Dziękujemy bardzo. I kolejna grupa, grupa M3. Tutaj trzecie miejsce, brązowy medal, Wojtek Góralewski. Mariusz Kromiński jest, prosimy bardzo, i złoty medal, Arkadiusz Szczerbiak, Legion Service, Merida Team, prosimy bardzo. Brawo! Ludwinowo Zegrzyński. Brawo! Ja rozumiem, panie Arkadiuszu, że na rowerze wodnym też pan dobrze jeździ, bo pod Zegrze to jest przecież duży zalew. I ponownie wspólne zdjęcia, owacje od państwa. I gorące brawa. Dziękujemy. I drodzy państwo, grupa M1, najmłodsza grupa maratonu. I tutaj trzecie miejsce, Piotr Skórski Łódź. Prosimy bardzo. Tutaj rodzinnie było, bo tata odbierał nagrodę i widzę Piotrek też, syn odbiera teraz. To jest wspaniałe, że całe rodziny, panie burmistrzu, startują w tych maratonach. Drugie miejsce, Bartłomiej Mucha, również z Łodzi. I miejsce pierwsze, złoty medal, Grzegorz Kozłowski-Miskitki. Prosimy bardzo. To jest ta najmłodsza grupa młodzieżowa. Ponownie wspólne zdjęcie. Dziękujemy bardzo. I drodzy państwo, maraton mamy już nagrodzony bohaterów maratonu i zaczynamy super prestiż od pań. Grupa kobiet i tutaj na miejscu trzecim reprezentantka Wilanowa, Urlike Furman. Brązowy medal. I drodzy państwo, drugie miejsce Agnieszka Bacińska, Warszawa. Pani Agnieszka Bacińska, srebrny medal. I medal złoty, mamy panią Agnieszkę. Czy ktoś, koleżanka może odbierze, bardzo prosimy. Może kolega, ale rzeczywiście, tak, prosimy przekazać. I najlepsza Magdalena Przeworska. Brawo! Magdalena, a ja patrzyłem, pani Magda, to rzeczywiście z mężczyznami tam na kole właściwie cały czas w czubie tego peletonu męskiego. Znakomita zawodniczka. I te fanfary zwycięzców. No i jak pani Magda tak będzie jeździła, pani Madziu, to może pani się załapać do kadry, a mam znajomego trenera kadry. Brawo! Ja to tak żartem, ale rzeczywiście pani Magda, cały czas ja patrzyłem na tych okrążeniach, jechała w czubie peletonu razem z panami. Jeszcze zdjęcie, już zrobiliście państwo? Dziękujemy, gorące brawa. Najstarsza grupa wiekowa M70. I tutaj na trzecim miejscu Tadeusz Pośpiech, Warszawa. Również znakomity zawodnik, ma na swoim koncie wiele tytułów mistrza Polski w tej kategorii. Na drugim miejscu Zdzisław Samol, Leszno. I na miejscu pierwszy biegary śląskie Jerzy Szemraj. Pan Jerzy Szemraj, czekamy. No i proszę państwa, jak woli, prosimy o
zdjęcia, ja tak woli ścisłości, powiem, że pan Tadeusz jest troszkę starszy od kolegów, ale znakomicie również tam na czele tego peletonu jechał i fantastyczne trzecie miejsce. Zresztą te nazwiska cały czas przewijają się. Czwarty był Józef Magda, to tak dla Państwa informacji, bo pan Józef również w poprzednich edycjach zajmował miejsce na podium. I drodzy Państwo, M60. W grupie M60 na trzecim miejscu brązowy medal przedstawiciel Ślęży-Sobótka Zbigniew Szczęsny. Pan Zbyszek Szczęsny-Sobótka, znakomici zawodnicy, rodzina Wronów. Tam się ścigała, wyścigach pokoju, to tak przypomnę Państwu. Na drugim miejscu Andrzej Ramza. Wilanów. I na miejscu pierwszy. No kto? Grzegorz Tamś. Tak, tak, pan Grzegorz to jest potęga kolarstwa. Prosimy, panie Grzegorzu. On ma na swoim koncie wiele tytułów. Reprezentuje klub Danielo Sport. Wspólne zdjęcie. A proszę Państwa, powiem jeszcze, ponieważ w tej kategorii jedni prezes Żyrandowskiego Towarzystwa Cyklistów, pan Kazimierz Kwiatkowski, którego tu mał, zajął również znakomite punktowane piąte miejsce, a Kaziu Korcala szóste. M40 w tej grupie. Tomasz Krzyszkowski, Otwocki, brązowy medal, trzecie miejsce. Prosimy, panie Tomku. Na drugim miejscu Adrian Jach, Big World, World.pl. Panie Adrianie, prosimy. Pan Adrian też na pudle już stawał wielokrotnie. Jeden z lepszych zawodników tej kategorii wiekowej. No i pierwsze miejsce, złoty medal, zawodnik reprezentant Kłobucka, Paweł Pyzik. To Paweł Pyzik. Dziękujemy bardzo. Paweł Pyzik jeździł kiedyś jako zawodowiec. Jak pamiętam, tam w Kluczborku ma teraz swojego następcę. Panie Pawle, ma pan świetnego zawodnika. Sztok, Patryk Sztok, który teraz na Mistrzostwach Polski byłem na... wygrał również etap na juniorach międzynarodowy, także dobry przykład tam w tym Kluczborku dajecie. Gratulacje. I proszę Państwa, M30. Marcin Michalczewski, prosimy, trzecie miejsce, brązowy medal. Na miejscu drugim Krzysztof Dziedzic z Warszawy. Pan Krzysztof, widzę swoich fanów przyniósł tutaj, całą drużynę. I na miejscu pierwszym złoty medal Maciej Rogulski, również Warszawa. Że zechcieli przyjechać. Gorące podziękowanie. Na ręce pana burmistrza, gospodarza, że chcieli nas tu przyjąć gorąco, że również mieszkańcy bardzo gorąco na trasie dopingowali, że na przyszły rok będzie jeszcze lepiej, że mogliśmy poznać tutaj uroki zakątki Góry Kalwarii. Ja pozwoliłem sobie tutaj Państwa zapoznać z tymi atrakcjami, jakie są. Zapraszamy wszystkich. No i naszym sponsorom. No przede wszystkim na ręce całego urzędu miasta i gminy, bo to na ręce pana burmistrza
dla całego urzędu, jak również dla mieszkańców. Panie burmistrzu, wykorzystamy czas i pan jeszcze dwa słowa powie coś. Ja przepraszam, że to może jeszcze przed typowym zakończeniem, ale może dwa słowa jeszcze, ponieważ teraz mamy tutaj rzeczywiście grono zawodników, grono kibiców, rodziny całe, bo to co ja mówię, tu bardzo cenne jest to, że przyjeżdżają całe rodziny, że żony tolerują nawyki mężów, że w jakiś sposób również pomagają, uczestniczą w tym, całe rodziny, dzieci. Także dziękujemy również paniom, tym, które przyjechały, dziękujemy wszystkim, którzy chcą uczestniczyć. No i myślę, że będzie coraz lepiej, że będziemy kolejne imprezy mieli większą frekwencję, no i więcej będziemy mieli mieszkańców, którzy będą oklaskiwać tych najlepszych zawodników, którzy kiedyś się ścigali, tych, którzy teraz traktują jako rower, jako przygodę. Myślę, że rower w tej chwili zaczyna być coraz bardziej popularnym, nie tylko środkiem lokomocji do przemieszczania się, ale też do spędzenia takiego właśnie rekreacyjnego czasu. Jazda na rowerze daje tą satysfakcję, że można rozwijać swoją tężyznę, jak również podziwiać krajobrazy. W każdej chwili można się zatrzymać, coś ciekawego zobaczyć. Myślę, że to jest to, co będzie jeszcze bardziej rozwijało tą dyscyplinę, tą kategorię spędzania wolnego czasu. A przede wszystkim turystykę rowerową, bo my już mówimy o wyczynie pewnym, chociaż tutaj część to traktuje to jako zabawę, ale głównie nam zależy na tej turystyce. Zresztą wokoło góry tu są wspaniałe przecież tereny turystyczne. No, sama Wisła to też jest już atrakcja. Także mam nadzieję, że ci, którzy tu bliżej mieszkają, zachęceni dzisiejszym pobytem, będą tu u państwa gości. Naszego miasta kilka ścieżek rowerowych, którą można dojechać między innymi nawet z Warszawy, z Wilanowa do Czerska. W tej chwili łącznie z samorządami, które znajdują się w dorzeczu rzeki Jeziorka, tworzymy nowy szlak rowerowy po to, żeby można było właśnie w okresie weekendu spędzać w ten sposób wolny czas. No i tak myślę, że będziemy tak trzymali. No mówię, mam nadzieję, że w kolejnym edycji naszym, w przyszłym roku, kiedy dopniemy te niedoskonałości z naszej strony, to będzie rzeczywiście tutaj impreza taka, którą mieszkańcy przyjmą chyba z otwartymi rękoma. Że tak się stanie, że tak będzie, że nasi mieszkańcy są bardzo gościnni i dadzą ten swój wyraz goszcząc w następnym roku sportowców, zawodników, którzy będą brali udział w tej dyscyplinie sportu. Grupa 50. Leszek Jakuć. Na miejscu drugim Mirosław Mazurowski. Szczecin. To co mówiłem panie burmistrzu. Szczecin, Kraków, Częstochowa, a więc mamy całą Polskę. I na miejscu pierwszym zawodnik z Gdańska. Roman Bladowski. Ja wiem, mówiłem, że te nazwiska będą się przewijały wtedy, kiedy będziemy podsumowywać całą serię. To są zawodnicy, którzy najczęściej stoją na tym podium. Dziękuję bardzo organizatorom za zorganizowanie tej imprezy u nas. No i życzę wszystkim zawodnikom zwycięstw na następnych imprezach i tak jak już powiedziałem wcześniej, za rok zapraszam z powrotem do Góry Kalwarii na tę imprezę. Dziękuję bardzo.